Liczę dużo wiralowych fragmentów z tej rozmowy. No dobra. Deweloperzy, kontraktywiści. I to kobiety. No. no tak, kobieta z kobietą, to może być gorąco Super, być. Nie. Super. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie gościniami Zielonego Podcastu są Anna Watkowska, członkini zarządu firmy deweloperskiej OKAM. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marta Szczepańska, członkini Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Z Żoli Boża i tak. wcześniej radna z Żoli a tak. dzisiaj radna całego miasta stołecznego Warszawy. Gratuluję. A Dziękuję Także architektka wnętrz. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o budownictwie i o zielonym budownictwie. To może Marto, to może Anno, zacznę od ciebie, od pytania o. Wasz nowy projekt, czyli osiedle, które budujecie na terenie dawnej fabryki FSO. Jak się projektuje takie nowe osiedle na prawie 20 tysięcy mieszkańców w 2024 roku, gdy wiadomo, że zmiany klimatyczne są już mocno zaawansowane i będzie tylko gorzej, to co ma się z tyłu głowy i jakie rozwiązania się wprowadza? Przede wszystkim jest to bardzo długotrwały proces, więc to nie jest projektowanie w 2024 roku, tylko to już trwa od, to już trzeci rok. I przez te trzy lata, no tak jakby ca, cały zespół profesjonalistów z różnych dziedzin pracował nad tym, żeby wypracować ogólny tak zwany master plan dla całego tego przedsięwzięcia, więc... Tak, jakby żeby powstał zamysł tego, co chcemy tam wybudować w tej perspektywie 25-letniej. Bo jeśli chodzi o nasz projekt, no to on jest na tyle du długi, duży i rozległy, że mówimy o takiej perspektywie 25 lat jego realizacji. Doszło tylko zrobię małą pauzę. Mm -hmm. Jeżeli to jest 25 lat, to de facto skończycie, gdy Unia Europejska osiągnie neutralność klimatyczną, a w zasadzie znaczy, cały ma świat mamy, mamy taką nadzieję, że to tak się stanie. No ale tak, mówimy już wtedy o Polsce 2050, tak? To jest ten nowy <śmiech> świat. <śmiech> <śmiech> Jakkolwiek by to nie brzmiało to w kontekście politycznym. Politycznym, ale, ale właśnie środowiskowym. Mm -hmm. Tak? Jak będzie wyglądał świat za te 25 lat? I też um, projektując. Um, to miasteczko, dlatego że FSO ma rozmiary małego miasta, 20 tysięcy mieszkańców, no to już mówimy o małym mieście, e, no właśnie staraliśmy się myśleć o tym, jak świat będzie wyglądał za te 25 lat, za 50 lat nawet, jakie będą potrzeby właśnie, jeśli chodzi o środowisko, Te już dzisiaj odrobinę oczywiście znamy, wiemy jak, z jakimi problemami się zmagamy, więc staraliśmy się tak jakby uwzględniać, staraliśmy się to uwzględniać, bo ten trend się nie zmieni, tak jakby zmiany środowiskowe są trwałe i to nie jest e, trend eko, który jutro się zmieni w inną modę, to jest trend, tak, jakby nazywamy to trendem, ale to jest coś, co musi z nami zostać. Ehm, ale też braliśmy pod uwagę, jakie potrzeby będą mieli ludzie i kolejne pokolenia, tak? Bo my nie budujemy dla siebie, budujemy dla naszych dzieci tak naprawdę, więc to, co są te kolejne pokolenia, to jest to ostatnie e, pokolenie, bo śledzę e, poczynania ostatniego pokolenia ostatnio. E, to jest to pokolenie, które będzie mieszkało e, 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 w naszym projekcie. Mhm. To yy, przechodząc do konkretów. Yy, jak? No tak jak mówię, to jest bardzo y, y, wiele y, podmiotów y, zaangażowanych w to, poczynając od miasta. E, y, bo tak jakby to, to planowanie takiego obszaru to jest cały czas dialog z biurem architektury nawet dialog z władzami miasta tak na końcu oczywiście tutaj przechodzimy do rady miasta bo nasz pierwszy etap będzie jest realizowany w ramach procedury Lex Developer więc tą radą miasta się za chwilę zetkniemy y, już niedługo y, natomiast to jest bardzo znaczy, gieroma... jest okazja na miękki lobbying tutaj w podcaście <śla> ustawiliśmy, że, że nie. E, natomiast e, więc bardzo wielu profesjonalistów My pracowaliśmy z biuro Hapold, e, między innymi to jest taka pracownia, która właśnie te wszystkie rozwiązania proekologiczne e, e, projektowała dla nas w tej fazie przygotowywania masterplanu planu i, i, i tej części e, lex developerowej, czyli pierwszego etapu inwestycji. E, architekci z pracowni Wojcza Wiksa i Sawaba, y, urbaniści, y, osoby, y, które też podzielają tak jakby sposób patrzenia na nowoczesne budownictwo, które podzielają te same wartości. To wydaje mi się kluczowe tutaj. Y, więc y, tak wygląda ten proces. Jest bardzo długotrwały i bardzo wiele osób jest w niego zaangażowanych. Y, no i uwzględnianie właśnie też trendów, które widoczne są. W innych krajach Europy, na przykład w Niemczech czy w Skandynawii, tak? Między innymi, jeśli chodzi o budownictwo właśnie prefabrykowane, jeśli chodzi o kwestie związane z odchodzeniem od samochodów, to co gdzieś widzimy, taki projekt, który w dużo mniejszej skali, ale rzeczywiście wydarzył się gdzieś w Niemczech, na, akurat nie w centrum miasta, ale, ale się wydarzył, to też taki, który właśnie ogranicza ruch samochodów, i to też my chcemy zrobić. U nas jest to naszym, jednym z naszych bardzo ważnych założeń, żeby ograniczyć ruch samochodowy na naszej nieruchomości, w tym naszym FSO Parku. Więc to są takie trendy, które widzimy. Widzimy też trend właśnie bardziej sharingu, odchodzenia od takiej potrzeby posiadania wszystkiego na własność, co też widać w tych, tak jakby właśnie w trendzie, jeśli chodzi o samochody, mhm. czyli bardziej w carsharing, a mniej w posiadanie kolejnych, kolejnych samochodów, które są kosztowne i niekoniecznie potrzebne, jeżeli spojrzymy sobie tak jakby na położenie właśnie w tej chwili naszej nieruchomości, no to to jest miejsce bardzo dobrze skomunikowane, chociaż trochę zapomniane przez świat i wydawałoby się, że jest na końcu świata, ale to jest całkiem nieprawda. To jest miejsce naprawdę blisko, no my z blisko... Boża widzimy drugi brzeg. <laughs> e, e, jest bardzo dobrze skomunikowane. E, no, podobno będziemy mieć kolejną, będziemy mieć stację metra zaraz przy naszej nieruchomości, więc to jeszcze tym bardziej nas zbliża do reszty miasta. I tutaj też widzimy taki potencjał w tym, żeby trochę odejść od tych samochodów. Przede wszystkim chcemy tworzyć przestrzeń bardzo bezpieczną, przyjazną człowiekowi, dlatego że to człowiek powinien być w centrum tego miejsca i jego dobrostan, i, i, i tak jakby to jakość życia, żeby była najważniejsza. A nie samochody, na przykład. Więc, tak jakby cały czas z myślą o tym dobrostanie i też o tych trendach przyszłości, jeśli chodzi o środowisko i te wszystkie rozwiązania ekologiczne, oczywiście temu służą, projektuje się tego typu miejsce. Ale to wydaje mi się, że kluczem do tego jest znalezienie osób, które wokół siebie i otoczenie się osobami, z którymi się pracuje, które wierzą w to. Znaczy, mnie mhm. się wydaje, że, że jednak wciąż przynajmniej w Polsce. To nie są takie oczywiste rzeczy i tutaj kwestia wiary i jakichś wartości jest kluczowa. To jest, to, to jest smutne. Zaraz cię jeszcze pomagluje o jakieś konkretne rozwiązania, które będziecie stosować przy tak dużym projekcie. Marta, a jak tobie się podobają takie projekty deweloperskie mm -hmm. i, i takie rozwiązania? Znaczy, miasto w 2018 roku przygotowało taki masterplan, który jakby de facto państwo kontynuują, po prostu mm -hmm. modyfikując, dogęszczając czy, czy gdzieś tam adaptując. Więc inicjatywa wyszła od miasta i to się chwali, że jest jakiś fragment zaprojektowany. Um, szkoda, że to nie powstaje jednak w. Procedurę planu miejscowego. Natomiast, generalnie rzecz ujmując, to, co się wydarzyło w Warszawie na przestrzeni ostatnich lat i mnie bardzo boli, to ilość inwestycji, która powstała w tej trybie warunków zabudowy, na WZ-kach tak zwanych. Mm. No, i y, przykład wielu rejonów, jak y, na przykład po y, Poprzemysłowego, Południowego, czy Odolan, na przykład, pokazuje, że to niekoniecznie jest dobra tkanka y, miejska, i gdzieś tam mnie to cieszy, że coś powstaje w ogóle na podstawie jakiegoś masterplanu, mhm. jakiejś siatki. I y, urbanistycznie pewnie to będzie lepiej. I, i jeszcze tylko, e, aczkolwiek... Ma Marta, wtrąćmy, że ten problem WZ tak naprawdę, wiadomo, deweloperzy z tego korzystają, bo mogą, ale wina jest miasta. Tak. Tak, o to właśnie mm. idziemy do Rady Miasta, żeby to troszkę to zmienić, bo już temat bardzo nabrzmiał mm. w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o ten tryb, w którym powstaje ta inwestycja, mm. Lex Developer pokazuje, że nagle, nagle zmieniamy w ogóle tryb pracy z takiego projektujemy przez dekady plany miejscowe i przechodzimy do trybu Rachciach, szybko w, w procedurze dialogu, ale jednak bardzo szybko mhm. projektujemy kwartał y, miasta. Nie mam takiego poczucia, że y, ten, ten obszar jest tak świetnie skomunikowany. Y, on ma bardzo duży potencjał. Natomiast to, co się dzieje w sytuacji, kiedy projektujemy tak wybiórczo oczywiście, państwo nie mają innych narzędzi, bo projektują to, co należy, jakby do nich, i, i tą inwestycję, którą mają. Natomiast to, co się dzieje wokół. I w kontekście innych inwestycji deweloperskich, i w kontekście tego, jaką, jakim zasobem dysponuje miasto i jak traktuje swoją tkankę, no to już tam nie jest tak kolorowo według mnie, dlatego że, że ulica Jagiellońska no to to jest wielka, przeskalowana autostrada, która według planów miasta z, tych, z tego 2018 roku miała powoli się zmieniać w taką miejską aleję ludzkiej skali. No a takich planów ani w ogóle. Mhm. Jakiejś informacji, że, że takie plany mają być, nie ma. No więc mamy taki wycinek, który potencjalnie nazywamy nowoczesnym, wokół obszaru, który jednak jest bardzo mocno przemysłowy nadal i nie ma planu też, jak połączyć tego typu inwestycje, szyć po prostu o te obszary. Bo ja bym powiedziała, że to jest taki fragment bardzo mocno wycięty, który, w którym jeszcze nie ma. Pomysłu, jak to połączyć z resztą. Nie wiem, hmm. czy odpowiedziałam na pytanie. <laughs> Uznajmy, że tak. Znaczy, ja na pewno się, się z tym całkowicie zgodzę. To znaczy, to. Um, um, w jaki sposób e, powstają nowe budynki w wielu przypadkach? Nie mogę powiedzieć, że to się dzieje w każdym przypadku i że każdy deweloper, e, no tak jakby robi te wuzetki, wyciska te metry kwadratowe. Wydaje mi się, że dużo tutaj jest do zrobienia po stronie e, dzielnicy, miasta, e, żeby rzeczywiście holistycznie bardziej popatrzeć na całe te tereny, tak i nie tak bardzo wybiórczo i trochę więcej też wymagać od tych deweloperów. Ja całkowicie się z tym zgadzam. E, Zresztą no, ja akurat mieszkam na Ochocie, ale mm -hmm. też widzę tak jakby ile jest budowane i znałem się, kiedy powstaje każdy kolejny budynek, jak ja wyjadę ze swojego yy, niedługo, bo wydaje mi się, że po prostu nie, nie myśli się o tym. Natomiast to też jest kwestia ustawodawcza, tak? dlatego że ustawodawca yy, no, przewidział pewne yy, drogi postępowania administracyjnego i jeśli mówimy właśnie o, o decyzjach WZ, no, i no też należy rozumieć, zrozumieć organy, które wydają te decyzje, że one są związane też prawem, tak? No i nie mogą powiedzieć: Nie, ja wam nie wydam, bo brzydko. Jeżeli, jeżeli ustawodawca nie przewidział takiej drogi, która polega na tym, że wspólnie ustalamy też, jak ma wyglądać, no, bo moim zdaniem to często też jest po prostu kwestia wizualna tych, tych budynków, tak? Że one się nie wpisują w otoczenie, albo czasami po prostu są mało gustowne, już tak mówiąc. No tak, tak po prostu jest, no bo to mówimy o, 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 tak jakby ktoś podejmuje decyzję o tym, żeby coś, przepraszam, chlapnąć. Koło mnie jest budynek, który jest cały w ogóle grafitowy i ma elementy żółte i to jest okropne. To znaczy, ja uważam, że nie powinno być takich budynków, mhm. które tak wyglądają. Więc jeżeli nikt nie nie. Ze względów nie dba, ekologicznych też, żeby nie pochłaniały też, odpowiednio dużo ciepła. To są następne tematy, ale kwestie takie nawet wizualne, po prostu, mm. że e, akurat jestem estetą, więc lubię widzieć ładne rzeczy. tak? Ładne rzeczy, lubię ładne budynki, bardzo lubię ładne budynki mm -hmm. i bardzo nie lubię brzydkich. <laughs> I, I to jest jakiś taki szerszy problem do zaopiekowania, wydaje mi się, jeśli chodzi o procedurę Lex Developer, ona też jest mocno tutaj, y, y, no widzę w niej wiele. Takich, no, powiedzmy, że jest niedopracowana, natomiast no, przynajmniej pozwala miastu ingerować w tą przestrzeń, która będzie realizowana w ramach tej procedury. Już pomija, bo poza tym, no, rzeczywiście nakłada na dewelopera też obowiązek realizowania przestrzeni publicznych w ramach tej procedury, więc na pewno są to narzędzia, które pozwalają mieć większą kontrolę. Ale tutaj się muszę zgodzić z tym, że generalnie cały ten proces, te możliwości administracyjne czy pozaadministracyjne, bo akurat lex developer nie jest procedurą administracyjną, no wymagają takiej rewizji, tak? bardzo mocnej. No to widać w Warszawie chociażby, że brakuje takiego właśnie planowania, że, że, że to się. No i proces inwestycyjny. Na 5 lat teraz jest chyba, prawda? Jak się startuje z nową inwestycją, uzgadnianie. Tak. Natomiast jeśli chodzi o naszą inwestycję, to rzeczywiście był ten Masterplan Davos zrobiony w 18 roku. My dużo z niego wzięliśmy, mhm. tak jakby no, wprowadziliśmy własne um, ulepszenia w mojej ocenie, tak? Bo mamy więcej zieleni, mamy pozostawionych więcej fragmentów istniejących zabudowań. Więc to jest jakaś taka ulepszona wersja, no ponadto, no tak jak mówimy, no tak te rozwiązania stricte ekologiczne, które już się wiążą z takim mm. etapem realizacji, no to oczywiście już są e, wytworem e, naszej pracy. Słuchajcie, podcast ma w tytule zielony, więc tematy zielone i niebieskie muszą się pojawić koniecznie. Budownictwo odpowiada mniej więcej za prawie 40% emisji, no to jest... Ogromna liczba, oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o budownictwo mieszkaniowe, to, to, to budownictwo łącznie, mhm. no ale sama branża cementowa, to są ogromne emisje. No jak sobie myślimy teraz o budynkach przyszłości, a mówisz o perspektywie mhm. 2050 roku, to z jakimi wyzwaniami i, i z jakimi rozwiązaniami się stykacie, może też nowymi? Bo obszarów jest tutaj bardzo dużo. Z jednej strony materiały, z drugiej strony energooszczędność tych budynków, z kolejnej strony... Te budynki muszą być smart po to, żeby one oszczędzały energię. Potem musimy mieć infrastrukturę dostosowaną do tak naprawdę naszego życia trochę w przyszłości, wspomniałeś już o, o pojazdach sharingowych, no ale też samochody elektryczne. Wiemy o zakazie, który planowany jest na 2035 rok, sprzedaży nowych samochodów spalinowych. To też będzie miało wpływ. Później mamy problem z wodą wszędzie. Jak odzyskiwać tę wodę, która nam pada, czy, 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 czy jak odzyskiwać tę wodę szarą, a z drugiej strony co robić z opadami, które, no nadmierne opady w stolicy, to jest problem tak naprawdę, jak ja na to patrzę, każdego lata, gdy mamy nagle nawalne nawałowe, deszcze, nawałowe, tak deszcze, dokładnie, których nie da się odprowadzić do specjalnej kanalizacji i później na przykład w Śródmieściu spotyka się, spotykamy się z tym, że i piwnice mamy zalane, a czasem nawet plac Trzech Krzyży mamy zalane, No i garaże podziemne bywają zalane, to już... Dokładnie. A, a, a kończąc ten temat, chociaż pewnie jeszcze tutaj po drodze byłoby dużo elementów, na tym co robić z nieczystościami tak? I, i co robić ze śmieciami. Czy wszystkie śmieci muszą jechać gdzieś daleko, czy na przykład można kompostować śmieci bio na miejscu i jeszcze z tego mieć później energię? Jak, jak na to patrzycie i, i co wypracowaliście? To jest. E, my bardzo długo, wciąż nad tym pracujemy no. cały czas, bo tych wyzwań jest bardzo, bardzo dużo. E, i to jest to wszystko, o czym dokładnie mówisz, punkt po punkcie, począwszy od tej elektromobilności, tak? I od samochodów. My zdecydowaliśmy się w pierwszym etapie, który jest właśnie robiony w ramach procedury LEX Developer, mamy zmniejszony współczynnik miejsc postojowych do poniżej jednego. Na początku był pomysł. Nie ma samochodów, ale no tak, jakby to, to nie jest coś, co przyjmie się. W naszym społeczeństwie na dzień dzisiejszy, tak? I w tym miejscu też, chociaż no być może w centrum miasta, zupełnie tutaj, gdzie jesteśmy, jesteśmy w stanie zrobić budynek bez, bez miejsc postojowych. Natomiast, no, akurat w miejscu, w którym my jesteśmy, to by było bardzo trudne. I też nie wydaje mi się, żeby polskie społeczeństwo było na to gotowe, ponieważ tu no wciąż jednak w Polsce no ludzie są bardzo przywiązani jednak do, do poruszania się y, autami. I Ale wspomniałeś mamy... wcześniej o tym, że hmm? zmieniają się pokolenia i wydaje mi się, że to młodsze zmieniają pokolenie się? już dużo tak. mniej, bo i te samochody są dla nich za drogie to i prawda. też nie ma takiej potrzeby posiadania, co tak, uważam, Oni że jest super, tak? Że nie muszę posiadanie. mieć swojego, wystarczy mi dostęp do czegoś. No i te warszawiacy jeśli mają tylko dostęp do komunikacji zbiorowej, to się tak. nią przemieszczają, no, to jest hmm. prawda. Znaczy, Przy czym no developer deweloper nie za, za duży ma wpływ na rozwój tej komunikacji. Dla by było super, my staramy się rozmawiać o tym, żeby mamy też taką obietnicę od PKP, bo rozmawialiśmy akurat z pełnomocnikiem. P miasta do spraw PKP powiedział, że w planach jest przeniesienie jednej relokacja stacji Bliżej. PKP, która będzie dokładnie na wysokości ulicy Kosisa, czyli to jest tam, gdzie my w tej, zaczynamy naszą budowę mm -hmm. i ten pierwszy etap się zrealizuje. I rzeczywiście tak się to złożyło, że to mniej więcej się zbiega z momentem, kiedy my oddajemy tak jakby całego tego leksa. To jest 130 tysięcy metrów kwadratowych, bardzo duży teren, dużo, bardzo wiele budynków do. I nie tylko budynków do, do, do wybudowania, sprzedania, więc tak szacujemy, że od momentu rozpoczęcia budowy, no, maksimum 10 lat, zamkniemy ten etap pierwszy właśnie w ramach Lexa. I tam ma się pojawić relokowana stacja y, kolejowa. Mm. Super, mam nadzieję, że to się wydarzy. Natomiast no tak jakby poza tym, że my jako deweloper y, 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 tak jakby mamy chęci i rozmawiamy z podmiotami, które są odpowiedzialne za, za np. za infrastrukturę właśnie y, transportową, no to my nie mamy na to wpływu, czy to się pojawi, czy nie. Um, to jest raz. Bardzo nas ucieszyła informacja o tym, że ta druga linia metra ma być przedłużona i że stacja pojawi się dokładnie po stronie północnej, czyli przeciwnej właśnie do, do naszego pierwszego etapu inwestycji, ale na końcu, że się pojawi po prostu stacja metra. tak? No To jest świetna wiadomość. Mm. Zmieniająca, no, no zupełnie zmieniająca to miejsce. Zresztą wszędzie, gdzie pojawia się metro, rzeczywiście. No zupełnie miejsce się zmienia, ono wtedy się staje taką już centrum, w zasadzie łączy się z centrum bardzo łatwo. Czasem kasują autobusy wtedy na powierzchni, jak jest metro od, od <grym> Na wymowie, tak ale Słyszeliśmy <grym> o jakby tym. też się zmienia. <grym> Wiem, że, że te kwestie związane z komunikacją są taką kwestią kontrowersyjną wśród mieszkańców, zwłaszcza tych sąsiadujących z nami, ponieważ my z nimi jesteśmy w dialogu. I, i znamy m, tak jakby m, m, ich obawy i, i, i wiemy czego się boją są właśnie głównie kwestie drogowe i, i tego że będą korki no, natomiast no, należy też rozumieć, że my dokładamy starań, żeby zrobić coś bardzo fajnego. No, nie na wszystko mamy wpływ, nie wszystko jest po naszej stronie, tak? No i też korki się tworzą w sytuacji, kiedy żyjemy w tym trybie takim wahadłowym. To znaczy, mm -hmm. ja codziennie muszę wsiąść do samochodu, pojechać na drugi kraniec miasta, dziecko odwieźć mm -hmm. jeszcze w trzecie miejsce i wykonać wielką woltę. I mm -hmm. tutaj wracamy do tego, że jeśli Warszawa się zmienia w, taki, w takim trybie, że strasznie się dogęszcza, robi się takim wielkim megapolis po prostu, to to jednak musimy też zmienić tryb myślenia o tym, jak, jak kształtuje swoją codzienność. Jeśli mieszkam w sektorze, tak jak ja na przykład na Żoliborzu, mhm. gdzie mam pełnię usług i funkcji, których potrzebuję, to ja w zasadzie mogę opuścić to moje księstwo. Mhm. Natomiast wcale niekoniecznie muszę. Mogę sobie zbudować moje życie tak, żeby moim świadomym wyborem było to, że po prostu nie żyję w tym samochodzie w jego To dziennie. prawda. Yy, to... Tak I jak, tutaj u mm, Państwa tak, m, jakby koniec końców, jak analizowałam plan, to w mm. zasadzie um, no mamy dominację y, funkcji mieszkaniowej i ta funkcja. Mm, szkolnictwa wyższego która była zakładana przez miasto oraz funkcje jakieś biurowe właściwie są no, nieobecne. Nie, to nie jest prawda. To znaczy my oczywiście modyfikowaliśmy nieco ten plan. Natomiast nasz cały ten master plan ustalony z miastem był planowany w idei tak zwanego miasta 15-minutowego i przewiduje wszystkie funkcje, również funkcje edukacyjne. Od strony północnej, czyli od strony trasy S8. Mamy planowane budynki biurowe i, i mają one też taką, oczywiście, barierę akustyczną stanowić, tak? No to niemiło się mieszka przy samej trasie, natomiast no, też będą takim miejscem, w którym pojawią się miejsca pracy, biura. Mamy w planowaną, w pierwszym etapie budujemy szkołę bardzo dużą, podstawową, akurat, ale szkoła na 658 uczniów. A jak dzieci urosną, to się zbuduje szkołę wyższą, wiadomo. Szkoła wyższa <noise> jest po drugiej stronie. <noise> znaczy, ja powiem tak: my na terenie całego masterplanu mamy wprojektowane inne szkoły, mamy też placówki przedszkolne. Jakie one będą, w sensie, czy to będzie szkolnictwo wyższe, czy to jest szkolnictwo średnie, mhm. czy znowu szkolnictwo podstawowe, ja tego nie wiem na ten moment. Dlatego, że to jeszcze nie jest taki czas, żebyśmy rozmawiali z podmiotami, które chciałyby to robić. Miasto nie jest jakieś takie bardzo chętne, żeby... Inwestować, przejmować placówki, bo dla nich to są różne, różnego rodzaju koszty. Tak? Natomiast mamy bardzo dużą szkołę podstawową w pierwszym etapie, mamy przedszkole w pierwszym etapie. Już rozmawiam z jednym operatorem przedszkola, które funkcjonują w takiej hybrydzie prywatno-publicznej. Mhm. I bardzo by chcieli pojawić się u nas na nieruchomości, więc na pewno jakiś operator przedszkola się pojawi. Pewnie to będzie w różnych formułach, tak? Bo w ramach procedury Lex Developer budujemy szkołę publiczną, oddajemy ją miastu i dzielnica będzie zarządzać tym obiektem. Natomiast no, na dalszych etapach tego nie wiemy. Mhm. ale Natomiast te placówki master... edukacyjne są wplanowane, jest bardzo duży kampus sportowy wplanowany, chcemy zbudować też takie centrum lokalne społeczności lokalnej, gdzie różne funkcje o charakterze edukacyjnym, sportowym ale też takie po prostu łączące ludzi tak? i, i pozwalające im spotykać się w jednym miejscu i budować społeczność budować więzi też będziemy takie miejsce mamy wplanowane i będziemy chcieli Czyli realizować tego typu rzeczy, no ale wiadomo, że na takim etapie y, gdzieś tam, y, y, co będzie za 20 lat, jaka szkoła, no ja nie umiem tego przewidzieć, ale te placówki edukacyjne są bardzo ważne dla nas. No to jest taki tryb rozwoju tych nowych osiedli, że nagle wprowadza się dużo młodych osób z mhm. dziećmi i potrzebują szkoły, ale potem nagle się okazuje, że w tych starszych rejonach miasta tych dzieci brakuje. No i to jest pytanie, jak to zrobić, mhm. żeby te, 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 te dzieciaki przewieźć ewentualnie z jednego punktu do drugiego. Akurat w Państwa przypadku, no to wszystkie placówki edukacyjne, tak jak patrzyłam, to są po drugiej stronie torów, więc to jest też ciekawe, jak Państwo będą chcieli zszyć tą resztę miasta z, właśnie w... Porozumieniu z PKP i jak wpływ, w ogóle, torów i, i potencjalnego hałasu, który będzie jednak z tej drogi komunikacyjnej wpływał na to osiedle. No A na w masterplanie cztery szkoły chyba były, czy trzy, trzy. uwzględnione. Więc mhm. to, taka, to zostało. To nie zostało przez nas zmienione. Mhm. To jest taka skala. Natomiast szkoła no, tak jakby wielkość szkoły też się kalkuluje, tak? Ona, tam jest przelicznik, który wskazuje, ile należy zapewnić miejsc w szkole podstawowej na jeden metr kwadratowy powierzchni y mieszkalnej. Słuchajcie, to ja dalej tutaj będę próbował, skoro już było o torach przekierować te, 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 na, na, no, tak. na te zielone, niebieskie tory, te rozmowę, bo to jest dla mnie fascynujące i w ogóle wydaje mi się, że my za mało jeszcze o tym mówimy. Bo jak mówimy o, o zmianach w całej gospodarce, to bardzo często się koncentrujemy na energetyce. No bo to najłatwiej sobie wyobrazić, mamy dużo węgla, przechodzimy do wiatraków, przechodzimy do energii słonecznej, być może atom kto wie, co się w Polsce wydarzy. Później jak mówimy o miastach, to mówimy bardzo. Dużo o transporcie, mówimy bardzo dużo o betonozie, i ten temat się pojawiał w kampanii. Mało chyba było w kampanii tematu smogu, tak mi się wydaje, i to wielu ekspertów odnotowało, że zwykle ten smog pojawia się w kampanii, kiedy akurat ludzie go odczuwają, tak? I kiedy mamy wysokie stężenia y, 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 tych substancji, a że kampania została przeniesiona z jesieni na wiosnę, no to Ale automatycznie... było dużo czysto o, mm -hmm. dużo o czyst strefie czystego transportu i właśnie tak. w sumie tych zanieczyszczeń y, generowanych przez samochody. O tym tak, było tak, dużo. Tak, tak, tak. A, a, z kolei, a, z kolei, a z kolei mniej o kopciuchach. No ale bardzo mało się mówi w kontekście transformacji w kontekście miast o, o tym, z czego budowane są budynki i jak na przykład wygląda zarządzanie wodą i zarządzanie energią. I, I to bym chciał trochę podrążyć jeszcze. Mm -hmm. eee, czy będą drewniane budynki pierwsze? No właśnie, to jest ba bardzo, bardzo dobre pytanie. Eee, bo moim Bardzo dobre pytanie, Marta, możesz tylko hostem podcastu, zapraszam. <laughs> Możecie się zamienić miejscami. <laughs> bardzo chętnie. <laughs> ponieważ moim marzeniem była prefabrykacja drewniana, mm -hmm. która jest fantastyczna, jeśli chodzi właśnie o efektywność energetyczną, o ślad węglowy, który jest znikomy, jeśli w ogóle chyba w, w, w całym procesie życia tego drewna, bo ten ślad węglowy oni tak liczą, mm -hmm. od kiedy to drzewo tam gdzieś zostało mm -hmm. zasadzone i, i do, i, tak, i do ile końca emisji świata. się pochłonęło w trakcie? Dokładnie, tak jakby no to ten ślad węglowy się niweluje. Piękne budynki oddychające, rzeczywiście jeśli chodzi o efektywność energetyczną, widziałam to na Excelach, y -y. na rachunkach konkretnych, że bardzo, bardzo są efektywne, świetnie trzymają ciepło, ale cóż, a życie życiem, a mianowicie tak, w Polsce przepisy przeciwpożarowe nie pozwalają na budowę takich budynków w tej technologii powyżej czterech pięter. Na dzień Co dzisiejszy. na świecie jest w ogóle. Normą, w Skandynawii że się buduje stawia... się ile się chce. Mhm. W Wiedniu? Tutaj... Już bliżej szukając. Tak. E, w Wiedniu. E, u nas te przepisy są tak skonstruowane, że po prostu no, ja nie, nie odbierzemy tych budynków. Mhm. Inna kwestia jest tego, jak podejdzie do tego odbiorca, konsument, tak? Bo nam jeszcze. Ja tak to czuję. Ja no, jestem wielką fanką drewna, ale. Ja czuję to tak, że A mój jednak... by nie był na przykład inżynier no budownictwa. No drewno? Mm -hmm. A co to jakaś bidota? Mm -hmm. No ale tak trochę, że mało no, sobie na lata, nie? No, no bidota. My budujemy szkoły i ja chciałam tą szkołę zrobić, bo akurat szkoły w, w tej technologii um, e, prefabrykacji drewnianej się buduje bardzo często. Czy to w ogóle obiekty edukacyjne, one właśnie są zazwyczaj niskie, nie są wysokie, nie mają, nie mają wielu kondygnacji i bardzo dobrze to się w ich przypadkach Sprawdza, no i też te przestrzenie użyteczności publicznej, jeżeli one są bardziej efektywne energetycznie, no to oczywiście wpływa już nowe muszą, ale też to wpływa na, później na koszty użytkowania tego, mm -hmm. tak? Więc e, to się świetnie sprawdza, no ale to były zarzuty, że no jak to taki tymczasowy budynek, że to, że to nie jest na, na wiele lat. Mm -hmm. e, że to się rozpadnie. Ale większość szkół, jak była ten, reforma edukacji trzeba było na, szybko na cito. tak, mhm. pozmieniać układ w szkołach, no to taka modułowość i wręcz taka tymczasowość y, niestety przebrzmiała bardzo dużo w wielu, wielu, mhm. wielu szkołach. I na Zolibożu też tak było, że to nagle dostawiano jakieś moduły. Mhm kontenery wręcz. No mhm. i pewnie się to trochę odbija taką może złą, po prostu słabą w tym momencie. Tak jak fabrykacja sama w sobie, tak? W Polsce się źle kojarzy, bo kojarzy się z tak zwaną wielką płytą. Yy, to była dość yy, Ale pytanie, pytanie, czy A faktycznie nie ma z tym były, wspólnego w ogóle? Czy były jakiekolwiek badania pod tym kątem, robienia takiej opinii publicznej, tak. bo tak i naprawdę tak. Jest tak, I, że i się pokolenia nie... te nowe w sensie powiedzmy, moj, mojego syna trochę starszego, mam syna 16-letniego, więc. Mhm. Jest to akurat dla mnie yy, yy, dużo z nim rozmawiam, bo bardzo mnie ciekawi to, jak patrzę na świat, młodzież po prostu yy, dzisiaj. To jest super i to jest super fascynujące, że my żyjemy w swoich głowach, a to już nowe pokolenie. A oni inaczej ma, o wielu rzeczach myślą, no, no i w ogóle są fantastyczni, ja uwielbiam młodzież. Tylko żeby jeszcze głosowali potem. <laughs> Ale już niedługo, już niedługo. <laughs> to już wasza w tym rola. Ale aż do rodziców też w Nie, tak? no, no ja zachęcasz do głosowania pewnie. Oczywiście, to, to pewne rzeczy są czasami po prostu są oczywiste, jeżeli hmm. dzieci się wychowują w tym, ale to jest odrębny temat. Natomiast jeśli chodzi o prefabrykację, ona ma złą słabę, tak? A, a, a jest świetnym rozwiązaniem, dużo bardziej jakościowym, dużo bardziej przyjaznym środowisku naturalnemu. Hmm. Więc były badania, które pokazują, że te młodsze pokolenia, dwudziestoparolatków, rzeczywiście oni, im jest obojętno, oni nie mają jakichś swoich mm, jakiejś negatywnej preferencji. opinii, preferencji. Ale już pokolenia osób, no, tych w średnim wieku i starszych, no już zupełnie inaczej do tego podchodzą. Więc tutaj jest duża rola też edukacji. My też yy, mamy takie plany, żeby jednak edukować w tym zakresie i tworzymy taki sobie program edukacji, która będzie jednak uczyła o tym, czym jest to budownictwo zrównoważone. I obalała jednak te stereotypy dotyczące pewnych rzeczy. Właśnie m.in. Te, tego, że te modułowe budownictwo, no to ono się rozpadnie, że to jest wielka płyta i to w ogóle jest mm -hmm. straszne. Albo, że samochodu coraz więcej miejsc postojowych. No wielka płyta więcej. się rozpada od 30 lat. No to już się, tam się tam to, że budownictwo prefabrykowane nie jest wielką płytą, tak? Mm. To jest ważne, żeby pokazać jednak te zalety i pokazać to, że to nie jest to samo. E... Wielka płyta, tylko drewniana. Czy niekoniecznie drewniana, bo mamy betonową prefabrykację. Akurat u nas po prostu w Polsce jednak ta betonowa prefabrykacja, póki co na razie się tylko sprawdza, mhm. um, powoli wchodzi do Warszawy. Bo to też trzeba zrozumieć, że funkcjonuje jednak. No my, akurat, współpracujemy z największą firmą, w zasadzie jedno, jedyną, naprawdę bardzo dużą firmą polską, która te rozwiązania prefabrykacji na bardzo wysokiej jakości dostarcza. I no oni w Polsce budują, nie wiem, w Lublinie a w Warszawie, no nie ma śmiałka. My, my będziemy pierwsi. A czy to <laughs> obniży cenę? Bo to Polaka by przekonało. Powiem szczerze, że to nie jest tańsze. To znaczy ta prefabrykacja, mm -hmm. która jest bardzo wysokiej jakości i to są prefabrykaty e, produkowane w warunkach fabrycznych, to, to mm, i, i, I tak jakby montowane tylko na terenie budowy, to w ogóle jest zupełnie inna technologia budowy i to jest droższe rozwiązanie. To nie, jest, to nie są oszczędności, to w ogóle tak jakby kwestia ekonomiczna tutaj nie jest kwestią wiodącą, to są tylko kwestie właśnie związane z, z wolą dostarczenia jak najwyższej jakości klientowi i z chęcią obniżenia wpływu na środowisko, bo ten ślad węglowy naprawdę jest dużo, dużo niższy. Um. Tak jak, tak, tak jak Anny Marta, to będziecie mieli dużo wyzwań w nowej radzie miasta. No tutaj Bo to z powiedziałabym. Dużo ograniczeń że ograniczeń prawnych, a z drugiej strony dużo oczekiwania. No ja Ze tutaj widzę raczej i mieszkanek. Ja tu widzę temat dla Parlamentu. Jeśli no, są jasne, ograniczenia oczywiście. prawne, to przede wszystkim to i to jest. Yy, znaczy wyzwań moment... jest bardzo dużo. Bo myślę, że to jest jeden z elementów mm. wymienionych, a to prawodawstwo polskie bardzo często nie nadąża nad trendami. Oczywiście, że tak. I to jest jeden z, z problemów, które stoją przed nami. Weźmy na przykład retencję wody, czyli te, my wpronowaliśmy, na, bo my mamy park 10 dziesięciohektarowy na terenie naszej nieruchomości on się, on jest takim parkiem centralnym, który przez te 62 hektary na długości jednego kilometra się ciągnie przez, no przez całą długość Nieruchomości, ten park jest zupełnie wyłączony z ruchu samochodów, czyli będzie stanowił, naprawdę będzie parkiem. Będzie parkiem bezpiecznym, bezpieczną, zieloną, przyjazną przestrzenią. I w, tych, w tym parku planowaliśmy sobie y, zbiorniki retencyjne, które właśnie mają retencjonować y, wodę deszczową, nadmiar tej wody deszczowej. Y, y, na, na całych tych 62 hektarach, słuchaj, są przepisy, które mówią o tym, że nie wolno odprowadzać wody y, na teren sąsiada. Więc jeżeli ktoś nie ma takiej dużej nieruchomości jak my i ona mm -hmm. jest podzielona na wspólnoty, to to jest po prostu przeszkoda formalna. To wystarczy porozmawiać z Biurem Ochrony Środowiska w Warszawie, które, ta, no ale my mamy problem potem z tymi zbiornikami, bo my tej wody nie możemy na teren sąsiada odprowadzać. Mm -hmm. mm -hmm. To są przeszkody formalne. Inna, inny przykład. W Polsce, nie, nie wiem, szczerze mówiąc, jak nie wiem, jest w Skandynawii, ale pomiary dotyczące opadów są robione historycznie, gdzie mm, wiem, mm. my akurat robiliśmy. Z gdzie ostatnie dolnym. lata są akurat wyjątkowe, jeżeli chodzi o opady? No przede wszystkim, w ogóle, jeśli chodzi o opady, to y, całkowicie zmienił się. To, jak wyglądały opady, to w ogóle, to, jak mm -hmm. kiedyś wyglądały, tak, to jest. Jest w ogóle co innego. To jest mm -hmm. inny świat, tak? I my powinniśmy z myślą o tych y, suszach i nawałowych opadach mm -hmm. planować tak, kwestie zarządzania wodą. To jest historii. kwestia retencji tej wody, ale też umożliwienia nasiąkania do gruntu tej mm -hmm. wody. No taka gąbka. Dokładnie. E, tego się nie robi. Pomiary dotyczące właśnie opadów e, robi się, uwzględniając dane historyczne, które mają się nijak, nie tylko do dzisiejszej rzeczywistości. Ja już nie mówię o przyszłości. My pracując z Buruchapol to akurat braliśmy pod uwagę te trendy y, y, na przyszłość, tak? Czyli właśnie te y, opady nawałowe i susze. Polska jest w suszy cały czas. Mhm. Ludzie nie wierzą. Mhm. Jeżeli ja mówię na przykład, nie no, Polska jest krajem, który jest w permanentnej suszy. Nie, no w Polsce jest susza. Przyszło tyle deszczu pada. No, nie, tak. to chyba już się I... troszeczkę przebiło, jednak. Do Pewnie trochę, tak, ale mówię tak ogólnie. No, mm -hmm. Nie mówię jeden do jednego, wiadomo, ale generalnie, no jednak, y, to jest dużo do zrobienia y, y, w tej kwestii. Y, my byśmy chcieli y, też te wszystkie powierzchnie, które są. Y, Yy, Betonowe to właśnie nie, ale te wszystkie ciągi piesze, mm. żeby były przepuszczalne, mm. żeby była możliwość nasączania i yy, przenikania do gruntu. Grunt w Polsce jest wysuszony do tego stopnia, że nawet jak pada deszcz, to ten deszcz nie jest w stanie wniknąć w ogóle do, tego, do tej gleby. Mm -hmm. tak? no to jest mnóstwo pracy, którą należy wykonać. Właśnie recencjonowanie wody, żeby ona się nie marnowała, żeby ona nie, nie powodowała tych powodzi. Bardzo dużo jest tutaj do zrobienia. A to... jak będzie to wyglądało w osiedlu? Bo jest taka inwestycja w Wiedniu, znaczy sektor miasta uh -huh. właściwie, takie miasteczko, tylko zesztat w, w Wiedniu, uh -huh. gdzie właściwie cała ta tkanka, Miejska została zaprojektowana tak, żeby rozprowadzać tę wodę do każdej, do każdego drzewa, do każdej donicy. Czy to też będzie taki podziemny system, jak tam? Czy... Znaczy, o podziemnym systemie nic nie wiem. W tej chwili mamy wplanowane te zbiorniki retencyjne i już zaczęłam pracować z panami, z firmą, która profesjonalnie zajmuje się właśnie projektowaniem tego typu przestrzeni. I tak, żeby zaprojektować tak jakby zarządzanie tą wodą na całym obszarze. Czyli jeżeli mhm. mamy zielone dachy i, i ta woda gdzieś tam spływa, żeby nawadniać, żeby tej mhm. wody nie tracić, czyli nie tylko te zbiorniki retencyjne, które często są suche, między Bogiem mhm. a prawdą, tak? No bo jeżeli deszcz nie pada, no to z pustego Salomon nie naleje, no będzie pusto. Więc to jest też kwestia zaprojektowania zieleni, która no, będzie to wyglądało. Odporne. Kiedy mhm. się pojawi ta woda, żeby to znowu nie zgniło, i to już profesjonaliści się tym mm -hmm. zajmują. Ja, dla mnie, jak z nimi rozmawiam, fascynujące są podróże, mm -hmm. tak? bo zazwyczaj dowiaduję się mnóstwa rzeczy, których jeszcze nie wiedziałam. E, więc zależy nam na tym, żeby zarządzać tą wodą e, na obszarze nie tylko stricte parków tych, tych, w tych, e, i tych stawów retencyjnych, tylko właśnie, żeby to połączyć ze wszystkimi budynkami i tak jakby tą, ten system dla całego obszaru zrobić. No wiadomo, że zrealizujemy na początek część tego parku wraz z pierwszym etapem inwestycji, a potem będziemy realizować dalej. Ta praca dalej... się... E, Toczy. Musimy tutaj postawić kropkę. E, w zasadzie mogę powiedzieć, że gościnią podcastu była Anna Watkowska no, no, z Marto, A, ja a my z Martą... A się jeszcze dowiedzieć jest. A my z Martą prowadziliśmy. W zasadzie Marta prowadziła, ja tylko sterowałem trochę ruchem, może Szyszło. czasem, jak mi się udało coś powiedzieć. Marta, na koniec jeszcze przynajmniej trzy zdania a propos tego, co MJN rozkruszy w Warszawie. Co rozkruszy w Warszawie. No a ja przede wszystkim jako radna chciałabym wprowadzić temat hałasu do takiej agendy ogólnoświadomościowej. nie hałasem, zablokujcie te wszystkie szybkie samochody ścigające się po warszawskich ulicach, to jest nie do zniesienia. Mm -hmm. Wszystkie motocykle, straż smok miejska akustyczny. na ulicach. Smog akustyczny, o właśnie, więc mm -hmm. powiedziałeś, że nie było smogu w kampanii, no to ja chcę, żeby smog akustyczny mm -hmm. był takim hasłem, który już się przebije na, do świadomości na za pięć lat. Super, to jest punkt pierwszy, punkt a, a co pierwszy. Jeszcze? punkt drugi. Pretencja wody i w ogóle podejście do zielenia to jest coś, co w Warszawie zdecydowanie powinno się rozwijać. Mm -hmm. Przyjęcie jednolitych takich standardów, dbania o zieleń, żeby nie było, że wycinamy drzewo, nasadzi się nowe, tylko mm -hmm. dbamy o ten zasób, który posiadamy. Doprowadzenie do tego, żeby karta praw drzew przygotowana przez Justynę Glusman w poprzedniej kadencji faktycznie została zaimplementowana w Warszawie. Trzecia rzecz, mieszkaniówka. O, tego nie poruszyłyśmy zupełnie, a to jest mm -hmm. kluczowy problem, zwłaszcza dla młodego pokolenia, żeby jednak każdego w Warszawie było na to mieszkanie stać. No i stawiamy kropkę. Marta Szczepańska, MJN, Anna Watkowska, OKAM. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. No, dziękujemy. Chociaż myślę, że to są tematy, tutaj byśmy, powinniśmy spędzić cały dzień i jeszcze noc. No Spędzimy niestety. W nowym sezonie zapraszam. Dzięki. Dziś, dziękujemy. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac